Witam. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam przedstawić wszystko o Susano. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, których awatary widzicie na ekranie. Susano jest to potężny, humanoidalny awatar zbudowany z czakry użytkownika, która otacza takiego osobnika i walczy w jego imieniu. Jest to najsilniejsza zdolność dla tych, którzy posiadali Mangekyou Sharingana w obu oczach. I tutaj od razu zaznaczam, że przez posiadanie mam na myśli tutaj kiedykolwiek. Madara nawet bez oczu był w stanie odpalić Susano, Shisui z jednym okiem, Itachi bez aktywowanego MS-a, a Kakashi podczas gdy otrzymał oczy od Obito, Sasuke mając w jednym oku Rinnegana wciąż sobie używa Susano bez problemu. Po aktywacji Susano wokół użytkownika tworzy się awatar, który jest przedłużeniem jego woli, działając i atakując w jego imieniu. Użytkownik jest połączony z awatarem, jak i również ten awatar z nim. W mniej rozwiniętych formach Susano porusza się razem z użytkownikiem, natomiast w wyższych poziomach to użytkownik znajduje się w środku awatara i porusza się razem z nim. To połączenie oczywiście daje dużą ochronę przed atakami fizycznymi, które mają problem ze spenetrowaniem takiej obrony. I chociaż Susano to z jednej strony potężna obrona, tak ten awatar jest w stanie rozróżnić, jakie ataki blokować, a jakie nie. W ten sposób użytkownik, który znajduje się w Susano, może nadal wykonywać różne jutsu, które przebiją się przez awatar bez żadnego problemu. Podobnie jest z wpuszczeniem kogoś do środka Susano, jeśli użytkownik na to pozwoli, to może się tak stać. W ten sam sposób użytkownik awatara może zdecydować o opuszczeniu struktury ochronnej Susano. W takim wypadku może to zostać wykorzystane przeciwko nim, tak jak tutaj Gaara wyciągnął Madarę za pomocą piasku, na którym on stał. Susano nie sięgało pod ziemię, więc jednocześnie był to wtedy jego słaby punkt. Oczywiście jak ze wszystkim można kontrolować Susano lepiej lub gorzej. I tak przykładowo czwarty Raikage był w stanie złamać żebra awatarowi Sasuke, ale nie był w stanie tego powtórzyć z awatarem Madary. Dopiero w połączeniu z Tsunade, która posiadała większą siłę, udało się rozwalić podstawową wersję Susano Madary. Ogólnie jeśli w ten sposób awatar zostanie uszkodzony, to już się nie regeneruje. Można go naprawić jedynie przechodząc następny etap, albo całkowicie rozproszyć awatar i stworzyć go na nowo. Dodatkowo Susano może się bronić jedynie przed atakami fizycznymi, więc ciągle jest podatny na ataki wizualne czy słuchowe. No i tak jak już mówiłem, gdy awatar użytkownika nie posiada nóg, to jest podatny na ataki od dołu. Jak już było wspominane, Susano jest stworzone z czakry użytkownika, co naturalnie powoduje, że ciągle jej używa w naprawdę dużych ilościach. Sasuke opisał używanie Susano jako odczuwanie bólu w każdej komórce swojego ciała, który ciągle i ciągle się nasila, szczególnie na wyższych etapach. Dodatkowo, jako że jest to umiejętność oparta na Mangekyou Sharinganie, to jednocześnie obciąża oczy użytkownika. Jednak tak jak już to mówiłem, nie jest to konieczne, by posiadać MS-a podczas używania Susano, choć zapewne ma to przełożenie na jego moc. Jest kilka etapów Susano. Pierwszym i zarazem najprostszym jest ten z samym szkieletem awatara, takimi jak klatka piersiowa do obrony lub samo ramię, które pomaga w walce czy chwytaniu. Podczas przechodzenia do kolejnego poziomu formuje się muskulatura awatara, następnie skóra, aż zostaje uformowany cały humanoid. Na tych etapach najczęściej materializuje się wyłącznie górna połowa Susano, a nogi pojawiają się w momencie, gdy osiągnie się pełną humanoidalną formę. Jednakże nie wszyscy użytkownicy Susano są w stanie dokonać takiego wyczynu. Kolejnym już trzecim etapem jest zbroja, która tworzy się wokół awatara i zapewnia dodatkową ochronę. W formie ostatecznej użytkownicy stabilizują czakrę, z której składa się Susano, aby stworzyć potężnego awatara zwanego kompletnym ciałem. W internetach najczęściej zwane jest po prostu Perfect Susano. W tej właśnie formie awatar zyskuje nos podobny do Tengu, legendarnej kreatury z japońskiego folkloru. Dodatkowo otrzymuje jeszcze skrzydła, które pozwalają mu latać oraz jest ubrany w szaty i ozdobną zbroję. Moc na tym etapie jest porównywalna z ogoniastymi bestiami. Mało tego, użytkownicy mogą sobie łączyć techniki razem z Susano, tak jak Sasuke zrobił to tutaj, gdzie jego awatar posługiwał się Chidori. Widzieliśmy też nieraz, jak właśnie Sasuke użył swojego Susano na tym poziomie, aby połączyć się z Kuramą, dzięki czemu poprawił jego defensywne, jak i ofensywne możliwości. To są standardowe poziomy Susano, ale oczywiście istnieją jeszcze dodatki, przynajmniej u Sasuke. Tak więc może on z racji tego, że awatar jest stworzony z czakry, dołożyć tutaj benefity przeklętej pieczęci, tworząc tak zwane Senjutsu Susano.
Ponadto w ostatniej walce z Naruto był zdolny przechowywać czakrę ogoniastych bestii w swoim awatarze, zwiększając tym samym niesamowicie jej zdolności. Każde Susanoo różni się od siebie, każde ma inny kolor, design i uzbrojenie, choć niektóre cechy są wspólne. Tak czy siak wszystkie awatary są najróżniejszymi odchyleniami japońskich Tengu. Wspólne cechy to chociażby dwa zestawy ramion, z których użytkownicy mogą stworzyć skrzydła jako część kompletnego ciała oraz to, że każde Susanoo dzierży przynajmniej jeden miecz. Wiecie już, jakie cechy wspólne mają te awatary, więc może teraz powiemy o różnicach. Na pierwszy ogień pójdzie Itachi Uchiha. Posiada on Susanoo koloru żółtego w mandze, w anime natomiast koloru czerwonego, a w humanoidalnej wersji jest pomarańczowe. W trzecim etapie, gdy tworzy się jego zbroja, to Susanoo Itachiego przypomina długonosego Tengu, który nosi parę kolczyków Magatama. Jeśli chodzi o jego broń, to posiada zakrzywione ostrze, które przypomina sztylet czy też tanto, choć niezwykle rzadko go używa, preferując miecz Totsuka, który jest o wiele potężniejszy. Miecz ten to broń z zaklętym ostrzem, które prócz zwykłego cięcia może również zapieczętować każdego, kogo przebije i uwięzić go w genjutsu na całą wieczność. W kolejnej ręce natomiast trzyma on lustro Yata, specjalną tarczę, która może zmienić swoją naturę w zależności od otrzymywanego ataku, co jest jednoznaczne z unieważnieniem tych obrażeń. Zetsu stwierdził, że połączenie miecza Totsuka i lustra Yata czyni Itachiego niezwyciężonym, jednak osobiście bym w to nie wierzył. Jak to właściciel tego Susanoo mówił, każda technika ma jakiś słaby punkt. W końcu zmiana natury w teorii nie gwarantuje 100% bloku. Tak jak już mówiłem w odcinku o naturach czakry, ogień może pokonać wodę pod warunkiem, że jest dużo silniejszy, więc to daje Itachiemu przewagę, jednak nie sądzę, by nie dało się przez to przebić, ale to już tylko moja prywatna opinia. W każdym razie, oprócz tego Itachi może użyć Yasaka Magatama, które przypominają trochę shurikeny i można też nimi oczywiście rzucać. W anime oraz mandze nie zostało przedstawione jego kompletne ciało, natomiast w grze wygląda ono tak. Większość cech jest zachowanych, a jego miecz Totsuka już bardziej przypomina miecz, aniżeli jakieś ogniste coś. I to Susanoo w grze zaprojektował Masashi Kishimoto. Kolejnym Susanoo jest to Sasuke. W mandze miało kolor ciemnego błękitu, natomiast w anime jest ono fioletowe. Z powodu częstych, intensywnych uczuć nienawiści, Susanoo Sasuke jest znacznie ciemniejsze w kompozycji w porównaniu do takiego Itachiego. Tak czy siak, awatar Sasuke posiada demoniczne rogi, długi wyrostek na brodzie oraz złowrogi uśmiech. Pancerna forma Susanoo Sasuke wydaje się być bardzo podobna do tej Itachiego, z wyjątkiem tego, że ma postrzępione zęby. Gdy jednak zdobył on Eternal Mangekyou, to wygląd jego awatara również nieco się zmienił. Usta przybrały kształt dzioba i wygląda jeszcze upiorniej. Gdy jego Susanoo jest kompletne, to pojawia się na jego głowie hełm z dwoma kolcami nad każdym okiem, szczeliną, która rozciąga się na ustach, trzema dziurami na każdym z policzków oraz jedną na brodzie. W połączeniu z Rinneganem za pomocą skrzydeł swojego kompletnego Susanoo, Sasuke może zablokować światło nieskończonego Tsukuyomi. Jeśli chodzi o broń, to posiada on ostrze niezależnie od formy, jednak zmienia się ono w zależności tego, której aktualnie używa. W formie początkowej posiada szable, w humanoidalnej formie posiada odachi, a podczas kompletnego ciała dwie katany. Używa jednak wtedy najczęściej łuku, który może też pełnić rolę tarczy. Wystrzeliwane strzały można dodatkowo wzmocnić za pomocą Raitona lub odmiany Amaterasu. Susanoo Madary jest koloru ciemno-niebieskiego i składa się z dwóch całkowicie różnych stron, które są połączone wzdłuż kręgosłupa, z których obydwie mają wyraźną twarz. Przednia twarz ma wydłużone kły w dolnej części szczęki oraz wystające kły właśnie z tej szczęki, natomiast druga twarz ma podobne wydłużone kły, z tym, że w górnej części szczęki oraz jeden pojedynczy róg wystający z czoła. W opancerzonej formie jego zbroja oddziela się od czoła w dół, odsłaniając jedynie oczy Susanoo. Jest to również największe Susanoo, które widzieliśmy w klanie Uchiha. W przypadku kompletnego ciała jego głowa zyskuje długi nos Tengu i dwie linie biegnące od ust do podbródka, a także włosy, które są spięte po bokach. Jeśli chodzi o broń, to jego Susanoo dzierży faliste ostrza, przypominające Kris. A w przypadku kompletnego awatara jego miecze przypominały tradycyjną katanę. Anime również potrafił używać czterech mieczy naraz. Madara również był w stanie, tak jak Itachi, używać Yasaka Magatama.
Awatar Shisuego został przedstawiony jedynie w grze i był on w stanie go użyć posiadając tylko jedno oko, lecz na bardzo krótki moment. Kolorem tego Susano jest zielony, a na pysku, ramionach i przedramieniach miał ostrza. W kompletnej formie widzimy, że jego bronią jest lanca przypominająca wierpło, którą Shisui może pokryć ogniem, aby stworzyć wir płomieni. Może również za pomocą Susano wystrzeliwać zielone igły czakry. I to tyle o jego Susano. Jak o całej postaci, tak i tu bardzo mało wiadomo. Susano Kakashiego jest koloru jasno-niebieskiego i widzieliśmy jedynie wersję w kompletnej formie. To co wyróżniało jego awatar to na pewno ochrona głowy, która przypomina trochę ochraniacz na czoło, kosmyki włosów opadające po obu stronach twarzy, dziurę w brodzie i pionowe rozcięcie na lewym oku, które jest nawiązaniem do blizny Kakashiego. Susano to posiada katanę, jednak bardziej nietypową bronią są shurikeny w kształcie Mangekyou, które Kakashi nazywa Kamui shurikenami i działają one tak jak Kamui, po trafieniu celu mogą wciągnąć obiekt do innego wymiaru. Kolejnym Susano jest to Hagoromo Otsutsukiego, które również jest koloru jasno-niebieskiego, choć wydaje się być jeszcze jaśniejsze niż to Kakashiego. To co je wyróżnia to twarz, która jest bardziej porośnięta niż inne awatary oraz róg, który wystaje z brody, zupełnie jak u jego właściciela, który w tym miejscu posiada szpiczasty zarost. Dodatkowo ma wyszczerbione usta, co nadaje mu demoniczny wygląd. Co jeszcze warto wspomnieć to to, że ten awatar był znacznie większy niż innych użytkowników i osiągał rozmiar porównywalny do 10-ogoniastego. Ostatnim najmniej nam znanym Susano jest to Indry Otsutsuki. Posiadał awatar o kolorze fioletowym, który jest prawie identyczny jak to Susano Sasuke. Różnice rzucające się na pierwszy rzut oka widać jedynie w szkieletowej wersji awatara. Ten Indry nie posiada rogów. Poza tym praktycznie nic więcej nie można o nim powiedzieć. I to wszystkie Susano, jakie udało nam się do tej pory zobaczyć. Jest jeszcze kilka ciekawostek na ich temat, które wam teraz przedstawię. Gdy Madara przechodzi w tryb opancerzonego Susano, to jego awatar tworzy z dłoni pieczęć tygrysa, co jest nietypowe. W 214 odcinku Shippudena Sasuke pokazuje opancerzone Susano, które jest identyczne jak to Itachiego. Posiadał tam nawet miecz Totsuka i lustro Yata. Dopiero później zmieniono jego wygląd, aby pasował do mangi. W trzecim databooku zostało napisane, że aby używać Susano należy najpierw odblokować Tsukuyomi i Amaterasu, choć wydaje się, że dotyczyło się to tylko i wyłącznie Itachiego. W czwartym databooku już jest napisane, że wystarczy posiadać parę oczu Mangekyou. I to tyle, kolejna duża dawka informacji. Nie jest tajemnicą, że Susano jest czymś niewiarygodnie potężnym, choć jak zwykle zależy to od tego, jak zostanie to przedstawione. W każdym razie ten filmik dobiega końca. Jeśli interesuje was więcej tematów Naruto, zapraszam jak co tydzień w niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Możecie też dać znać w komentarzach, które Susano wam się najbardziej podoba. Mi Itachiego i Shisuiego. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć! We'll be right back.